Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy sobie o podsumowaniu roku szkolnego 2022-2023. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o podsumowaniu roku szkolnego 2022-2023. Także zapraszam Was do oglądania. Więc rok szkolny 2022-2023 uznam za bardzo ciekawy, ponieważ w tym roku dla mnie dużo się wydarzyło, oj dużo. Były sprzeczki, były kłótnie, były prawie że bicia, były prawie że bijatyki w szkole, ale to długa historia. No i tak, we wrześniu nic się nie wydarzyło, w październiku nic się nie wydarzyło, w listopadzie też się nic nie wydarzyło, dopiero w grudniu się wydarzyło. Oj, w grudniu to masakr był. Dla mnie grudzień był miesiącem porażki, bo już wam mówię, ponieważ grudzień był dla mnie miesiącem porażki, ponieważ pokłóciłem się z moimi przyjaciółmi, Marcinem i Kacprem, niestety. I przez 3 tygodnie nie pisaliśmy nic do siebie na Messengerze i się do siebie nie odzywaliśmy, nawet jak byłem w szkole. Dopiero po miesiącu, czyli 2 stycznia, czy tam 3, ich odzyskałem, bo uznałem, że to jest chyba najlepszy czas, żeby po prostu z nimi pogadać na spokojnie, żeby ich przeprosić za moje zachowanie wcześniejsze i tak dalej, i tak dalej. No i się z nimi pogodziłem, tak już na dobre, i do tej pory się nie kłócimy, a już mamy czerwiec. Kiedy ja to nagrywam, dla Was jest to lipiec, a dla mnie jeszcze czerwiec. Także no. No i co? W styczniu nic się nie wydarzyło, w lutym nic się nie wydarzyło, w marcu były moje urodziny. I w moje urodziny czegoś się dowiedziałam, ale to będzie już na osobny film. W kwietniu nic się nie wydarzyło, w maju też nic, w czerwcu na początek tak czerwca nic się nie wydarzyło, dopóki nie mój przyjaciel Kacper miał 18, 15 czerwca. No to wiecie, jak to się zakończyło, nie muszę wam tłumaczyć. Bo było, powiem, że było tyle, że było fajnie i że było grubo. Tak jak to zwykle bywa na osiemnastkach. Niestety. No. No i co jeszcze mogę powiedzieć? 23, czyli w piątek, był koniec roku. No i teraz mam wakacje. A co się wydarzy w następnym roku szkolnym? Tego nie wiadomo. Także życzę Wam udanych wakacji. Ci, którzy już mają, to naprawdę szacun, że mają już wolne, a ci, którzy jeszcze nie mają, no to niestety. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie.